Siemano, dzisiaj Insignia z 2012 roku z lubianym silnikiem dwulitrowym Gizdu, 160 koni. Ogólnie co o aucie, auto jest bezwypadkowe, tylko jeden błotnik ma 200 mikronów, czyli według mnie można nazwać, że auto w oryginale, bo 200 mikronów to tylko druga warstwa lakieru. Jest na ładnych aluferkach 19 cali firmy DOTS, czyli nie jakiś Hinol, nie pęknie wam no byle jakiej dziurze. Przebiegu ma dość niewiele, po 198 tysięcy. Nie ma na niej korozji. Technicznie jest bez zarzutu. A co jeszcze mogę wam dodać? Jest chyba serwisowana do 181 tysięcy, ale to sprawdzimy później w aucie, bo książki są w schowku. A z cech zewnętrznych mamy czujniki parkowania przód, tył, fotochromatyczne lusterko wsteczne, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu i Vixenon, no już chyba o tym wspominałem. Resztę mogę wyposażenia wam tutaj opowiedzieć wewnątrz pojazdu. Jeszcze może zrobimy tutaj zbliżenie na wnętrze, bo jest naprawdę bardzo ładnie utrzymane. Gdzie te plastiki w ogóle się dość szybko rysują. Tutaj fotele. Mamy kubełki w bardzo dobrym stanie. Spójrzcie. Fotele naprawdę fajnie utrzymane. Będziecie teraz widzieli dobrze fotel kierowcy, bo teraz będę im się to nagrywał resztę. Ok, tym razem zacznę od książki serwisowej. Tak jak widzicie, interwały między przeglądami nie są długie. Jest nawet 7000, tutaj jest 15, tutaj troszeczkę większy. Ale jak widać, auto jest serwisowane. Tutaj ktoś wypełniał sam, ale na naprawy miał faktury. Tutaj jest na wymianę paska. Faktura przy 177 tysiącach kilometrów. Tutaj mamy 184 jakiś filtr, a tutaj mamy z 2020 potwierdzenie jego przebiegu oraz win. Ok, z tym na razie dajmy spokój. Pokażę wam wnętrze pojazdu. Zacznę od foteli. Fotele, tak wspominałem, są te sportowe, zwane przez Opla Premium, z tym wygodnym wysunięciem pod nogi. Bardzo ładnie utrzymane, podgrzewane. Ogólnie też mamy z tyłu ISOFIX-a, więc możemy bezproblemowo wpiąć fotelik. Co miałem wam jeszcze dodać? Zapomniałem też, że mamy tutaj z przodu Vixenon skrętny i tak samo asystenta świateł drogowych, czyli jeżeli ktoś idzie z naprzeciwka, to wygasza wam automatycznie długie światła. Spójrzcie sobie tutaj na tą konsolę środkową, jest bardzo ładna. Tutaj często to jest podrapane, bo to jednak jest delikatne. To ten Opel stosował taką gumę, często też się wydrapywała. Tutaj jest bez najmniejszych problemów. Tak samo jak panel środkowy, wersja EcoFlex, czyli ta oszczędna, system start-stop. Tutaj mamy jeszcze oczywiście sprawną dwustrefową klimatyzację i fajny bonus, grzana kierownica oraz wspomaganie parkowania. No auto jedzie, jedziemy autem wolno po parkingu i po prostu ona nam wyszukuje miejsce, czy się zmieści do zaparkowania. Wracając tutaj do kierownicy, tak jak widzicie, kierownica w skórze z bajerami, czyli sterowaniem, radiem, tempomatem. Widzicie tutaj też swój przebieg, 198 tysięcy, nie ma żadnych błędów. Tutaj zestaw od świateł, jak widzicie, światła automatyczne plus przeciw głowę. Tak samo tutaj przyciski odpowiedniaszenia szyb, regulacji lusterek, nic takiego. Lusterko też jest takie ala z fotochromem, więc na pewno nie będzie was raziło w oczy podczas jazdy tylnie światła. Czy jeszcze mógłbym coś dodać? No na pewno jest kilka airbagów, jak to w standardzie przy jakichś nowszych autach. I tyle. Jeszcze ma to auto, jak wyczytałem z winu, szyby takie bardziej atermiczne, więc nie będą tak szybko parowały. Jeżeli interesuje was takie auto, wbijajcie na mafkarotomoto.pl lub też na Mafkar auta na Instagramie, lub piszcie mi maila, lub ewentualnie też tutaj na YouTubie i polecajcie dalej. Trzymajcie się, hej!